Hałas to wszystkie uciążliwe, szkodliwe i niechciane dźwięki oddziałujące na człowieka. Tyle według definicji. Natomiast raz jesteśmy bardziej świadomi i o tym należy pamiętać, że hałas i te dźwięki oddziałują negatywnie nie tylko na ludzi, ale także i na zwierzęta. Proszę zwrócić uwagę, że w tej definicji nie ma informacji, ile decybeli to jest hałas, ile decybeli to jest szkodliwe. Publikacje naukowe mówią o różnych wartościach w zależności od badań. Natomiast mamy pewne wymagania prawne. W środowisku na przykład mamy rozporządzenie, które nam mówi, jak głośno może być od zakładu przemysłowego, jak głośno może być od dróg, jak głośno może być od lotniska. Natomiast w pomieszczeniach także mamy takie wymagania i wbrew temu, co się mówi obecnie, mamy takie wymagania odnośnie budynków mieszkalnych. I na przykład w pomieszczeniach mieszkalnych, według normy, która obecnie jeszcze jest obowiązująca, która jest uprawomocniona na mocy właśnie prawa budowlanego, a dokładnie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tam mamy wymaganie, że w pomieszczeniach mieszkalnych w porze nocnej hałas nie powinien być większy niż 30 dB. Na jaki hałas jesteśmy tak narażeni normalnie? Normalna mowa, taka jak ja bym do Państwa mówił w tym momencie, to w odległości około 1 metra to jest około 60 dB. To jest dość sporo. I jeżeli bylibyśmy narażeni na taki hałas w dłuższej perspektywie, takie działania, taki hałas jest szkodliwy. W ramach mojej pracy naukowej szukałem informacji na temat tego, jak hałas wpływa na nasz organizm. I uwaga, są badania naukowe, które mówią jednoznacznie, że hałas wpływa negatywnie na praktycznie każdy aspekt naszego zdrowia. Nie pozwala nam spać, jesteśmy rozdrażnieni, spada nasza produktywność. Nawet są takie badania, że jeżeli przebywamy, mieszkamy w hałaśliwym otoczeniu, to komórki jajowe mają problemy z zajściem, że tak powiem, w ciążę, a plemniki są mniej ruchliwe. Więc hałas wpływa na nasze zdrowie i nawet życie, ponieważ są badania, które mówią nam o tym, że jeżeli przebywamy w bardziej hałaśliwym pomieszczeniu, to nawet zwiększa się ryzyko zawału serca. I muszę powiedzieć tutaj jedną bardzo ważną rzecz. Osobiście uważam, że jesteśmy wręcz sadystami czy masochistami odnośnie tego, na jakie poziomy pozwalamy albo jakie generujemy. W naszym wspólnie dobrze pojętym interesie jest to, abyśmy dbali właśnie o ten hałas w naszym otoczeniu, dla naszego zdrowia i życia, a także samego komfortu. Przy profesjonalnym podejściu do izolacyjności akustycznej, do ograniczania hałasu w naszym otoczeniu, rozróżniamy trzy drogi. Pierwszą drogą jest stosowanie ochronników słuchu dla samego użytkownika. Ale coś takiego raczej jest niemożliwe w takim naszym normalnym życiu. Coś takiego możemy stosować tylko chwilowo, na przykład w zakładzie pracy. Kolejną drogą to jest stosowanie jakichś zabezpieczeń na drodze propagacji fali akustycznej. Nazywa się trudno, a chodzi o wszelkiego rodzaju ściany, ekrany akustyczne. Niestety te dwie drogi, one są mało skuteczne. Jeżeli nie ma innego wyjścia, nie mamy wpływu na to źródło, jeżeli nie mamy wpływu na to, co się dzieje po drodze, to wtedy możemy to stosować. Natomiast najskuteczniejszym, najlepszym rozwiązaniem, kosztowo i efektowo, jest stosowanie zabezpieczeń u samego źródła, a najlepiej wybieranie rozwiązań, które są ciche. W przypadku kotłów mamy taką sytuację, że są wymagania prawne, które obligują producentów do podawania hałasu, jaki generuje takie urządzenie. Jest to moc akustyczna podawana w decybelach. I właśnie dlatego bardzo cieszy mnie to, że polska firma Termet, wprowadza do swojej oferty bardzo cichy kocioł Eco Condense Next. Jest to rozwiązanie, które generuje hałas na poziomie 37 decybeli. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Inne rozwiązania dostępne na rynku innych producentów o podobnej mocy generują hałas rzędu 10 dB więcej. I co to oznacza? Rozwiązanie Termet, które jest cichsze o 10 dB, jest odbierane jako dwa razy cichsze, ponieważ różnica 10 dB to jest dwa razy głośniej, dwa razy ciszej. Więc kocioł Eco Condense Next jest około dwa razy cichszy niż te, które są dostępne obecnie na rynku. Dlaczego jest ważne, aby stosować takie ciche rozwiązania? Hałas jest rzeczą subiektywną i jak muzyka może być dla nas czymś przyjemnym, jeżeli jesteśmy na imprezie, tak ta sama muzyka słuchana przez ścianę w momencie, kiedy musimy wstać o 5 rano, jest na pewno hałasem. I myślę, że możemy się zgodzić, że hałas od instalacji technicznych jest właśnie hałasem. Więc wspólnie powinniśmy dbać o to, aby żyć w jak najlepszym środowisku właśnie akustycznym i dbać o to, aby ten hałas był jak najmniejszy.